zajrzały wróbelki do kurnika i zobaczyły, że kura zniosła 4 jajka. Koko, koko, zagadka. Leżcie tu cichutko. I poszła szukać ziarenek na podwórku. Ale jajka myślały, że są mądrzejsze od kury. Turlały się, postukiwały skorupkami, aż usłyszał je kot. Mrał, powiedział. Będzie z was pyszna jajecznica. Nie, nie, trzęsły się ze strachu jajka. Nie chcemy na patelnię. Uciekajcie, uciekajcie, ćwierkały wróbelki. Schowajcie się przed kotem. Nie dam się usmażyć, zawołało pierwsze jajko i poturlało się przed siebie. Po chwili wróciło i zaśpiewało wesoło. Jestem czerwone w czarne kropeczki. Nikt nie zrobi jajecznicy z takiej biedroneczki. Co ci się stało? Pytały pozostałe jajka. Pomalował mnie pędzelek kolorową farbą i już nie jestem zwykłym jajkiem, tylko wielkanocną pisanką. Drugie jajko też poturlało się do pędzelka i rzekło grubym głosem. To nie jajko, tylko tygrys. Nie rusz mnie, bo będę gryzł. Teraz wyglądało jak pisankowy tygrys. Żółto-czarne paski. Brawo, brawo, ćwierkały wróbelki. I ja też, wołało trzecie. Trzecie jajko wróciło całe zieloniutkie i pisnęło. Jestem żabką, każdy to wie. Czy ktoś zieloną żabkę zje? Nie. Trzy pisanki były bardzo zadowolone. Czwarte jajko zbladło ze strachu. Pospiesz się, ćwierkały wróbelki. Kot idzie. Jajko ze strachu trzęsło się tak, że skorupka zaczęła mu pękać. Ojej, ojej, ratunku! Wołały przerażone wróbelki. Teraz na pewno kot cię zje. Trach, trach, trach. Skorupka pękła na małe kawałki i wyszedł z niej żółty kurczaczek. Zamrugał czarnymi oczkami i zapiszczał. Wielkanocna bajka, wyklułem się z jajka. A wróbelki zaćwierkały, że w świątecznym koszyku jest pisanek bez liku.